Kościół Jezusowy w Cieszynie i już po remoncie zakończyły się prowadzone od 2018 roku kompleksowe roboty budowlane i prace konserwatorskie. Remont rozpoczął się w 2018 roku, kiedy kościół został szczelnie obudowany rusztowaniami. Zaczęły pojawiać się wykopy wokół kościoła, natomiast sam projekt zakończy się końcem sierpnia tego roku. A więc to były bardzo intensywne lata tutaj przy Kościele Jezusowym w Cieszynie. Pandemia wpłynęła na terminy, tutaj na, na remont, na zaplanowane prace. Pierwotnie prace były przewidziane do końca 2021 roku, jednak przezornie zwróciliśmy się do Urzędu Marszałkowskiego, który udzielił dotacji ze środków unijnych. Przezornie zwróciliśmy się o przedłużenie tego projektu i rzeczywiście udało się uzyskać dodatkowe 8 miesięcy, które dzięki, dzięki Bogu zostały dobrze wykorzystane dlatego, że mogliśmy spokojniej pracować tutaj można było spokojniej zaplanować pracę. Zważywszy na to, że rzeczywiście pandemia nie oszczędzała zdrowotnie pracowników e, firmy, która zajmowała się remontem, natomiast e, dzięki Bogu nie było jakichś e, sporych problemów związanych, e, związanych z pandemią. No i jeszcze tutaj, jak już mówimy o takich tych formalnościach, jaki koszt tego e, remontu i kto tutaj partycypował w tych środkach? E, o całkowitym koszcie będziemy mogli rozmawiać wtedy, kiedy zostanie przeprowadzone już końcowe rozliczenie projektu. Mogę powiedzieć, że budżet to ponad 21 milionów złotych. 85% tej kwoty to środki unijne, środki pozyskane w ramach projektu zachowania dziedzictwa kulturowego Śląska właśnie poprzez konserwację i remont Kościoła Jezusowego w Cieszynie. Pozostała

To przede wszystkim dary, ofiary parafian, także osób niezwiązanych z parafią, ale także cieszyniaków, którzy rozsiani są po całym świecie. Udało się także uzyskać niewielkie granty na, na pewne prace związane, chociażby z remontem zegara wieżowego z budżetu miasta Cieszyna. Ale przede wszystkim, przede wszystkim chcę powiedzieć, że to jest wielka, wielka zasługa parafian, wielka, wielka zasługa cieszyniaków. Którzy na ten cel ułożą nadal dlatego, że ciągle jeszcze zbieramy środki na remont. Ciągle jeszcze powiedzmy już o tym, co zostało wyremontowane, bo myślę, że to naszych widzów najbardziej interesuje. Co tutaj zostało zrobione, jakie prace zostały wykonane? Tak jak mówiłem, te prace były bardzo kompleksowe, objęły w zasadzie całą zewnętrzną stronę kościoła, to znaczy trzeba powiedzieć, że spora część tego co zostało wykonane jest niewidoczna dla, dla oczu zwiedzających Kościół Jezusowy czy przychodzących tutaj na plac kościelny, dlatego że przede wszystkim zostały odkopane fundamenty kościoła. Potężne, sięgające 3 metry w głąb, zostały one przede wszystkim na nowo zespoinowane, dlatego że tutaj mieliśmy spore pęknięcia to jest 300-letni ponad gmach, który żyje, który w jaki sposób dotykany był przez różnego rodzaju kataklizmy, które dotykały Cieszyn, ale także to wszystko w jaki sposób miasto żyje. Dzisiaj spory ruch uliczny, chociażby na sąsiadującej ulicy Górnej, to wszystko ma wpływ na statykę kościoła. Więc zostały spoinowane fundamenty, zostały one oczyszczone, osuszone. E, została tutaj zastosowana bardzo, bardzo nowoczesna technologia, A następnie e, to samo dotyczyło murów kościoła, które zostały całkowicie odkute z tynku, e, zostały spoinowane, zostały, e, zostały pokryte bardzo nowoczesnym tynkiem e, firmy Remers. Jesteśmy jedną z pierwszych w zasadzie budów na świecie, gdzie ten tynk światowego lidera w dziedzinie produkcji materiałów do renowacji zabytków architektury został zastosowany, a więc ten, ten tynk mam nadzieję, że będzie nam tutaj służył i Kościół Jezusowy będzie przez wiele, wiele lat cieszył nasze oczy. Będzie się starzał pięknie dlatego, że ten tynk będzie się zmieniał, będzie, będzie się zmieniał wraz z czasem, będzie się zmieniał wraz y, no, z tym wszystkim, co, co, co będzie Kościół Jezusowy przeżywał w dalszych latach. Ten tynk, bo tutaj ksiądz mi na to zwrócił uwagę, rozmawiając jeszcze przed nagraniem, on nie, nie jest taki jednolity, tam są takie różne kolory. Celem konserwatorów było y, przywrócenie Kościołowi wyglądu, Pierwotnego, a więc 17-18-wiecznego 17, kościoła, Te 17-18-wieczne technologie zostały tutaj w jakiś sposób przywrócone, chociaż przy użyciu bardzo, bardzo nowoczesnych środków, bardzo nowoczesnych materiałów. A więc mamy tutaj, mamy tutaj do czynienia z tynkiem, po pierwsze, który jest barwiony w masie. Kościół nie jest malowany, kościół jest otynkowany, jest otynkowany nie na gładź, nie na gładko, ale celowo zachowana została pewna chropowatość, która po pierwsze ma nawiązywać do tego historycznego, xviii wiecznego tynku, a po drugie kościół w ten sposób nabiera. Pięknego, pięknego wyglądu w słońcu. Nie będzie się błyszczał z daleka, ale będzie pięknie oddawał tutaj słońce, które, które będzie na, na mury kościoła padało. Ksiądz jeszcze wspomniał o renowacji drzwi. Tak, jest też dodatkowy schodek tutaj. Tak, pokrótce, może powiedzmy co jeszcze. Tak, zostały tutaj przeprowadzone jeszcze inne prace, a mianowicie został zrekonstruowany pierwszy schodek, schodów głównych kościoła. Ten schód był poprzednio wykonany z betonu, teraz mamy tutaj piękny kamienny schodek. Ponadto zostały poddane renowacji podmurówki kamienne, które otaczają kościół. Kościół mamy otoczony pięknymi płytami z kamienia, z piaskowca. Temu te, te zajęcie, za, m, renowacja objęła także e, stolarkę kościoła i to zarówno stolarkę okienną, jak i stolarkę drzwiową. E, okna e, zostały wypiaskowane, zostały e, dorobione nowe wkłady okienne. Przez to kościół myślę, że zyskał bardzo wiele, dlatego że wchodząc do, do kościoła możemy cieszyć się pięknem nasłonecznienia świątyni. A jeżeli chodzi o drzwi, drzwi zostały poddane bardzo gruntownej renowacji. Miałem już pytania od osób, czy, czy to są nowe drzwi, nie chcę powiedzieć, że to są stare, oryginalne drzwi Kościoła Jezusowego, które zostały poddane gruntownej renowacji, począwszy od drewna tych drzwi, poprzez wszystkie okucia metalowe. Zamki są doskonale, doskonale poddane konserwacji, rekonstrukcji, a więc mogą teraz cieszyć nasze oczy. Te prace, które zostały przeprowadzone, przede wszystkim przysłużą się ku temu, by do cieszyna trafiało jeszcze więcej turystów, by coraz więcej osób poznawało nasze piękne miasto i by poznawało piękno Kościoła Jezusowego. Ten ten niezwykły kościół na mapie Europy, dlatego, że to jest jedyny w swoim rodzaju kościół. Kościół, który jest świadectwem historii, ale jest świadectwem także życia dzisiejszego, życia ewangelików tutaj w Cieszynie i na Śląsku Cieszyńskim. I mam nadzieję, że ten, że ten kościół będzie rzeczywiście taką perełką, która, która będzie cieszyć także nas, mieszkańców Cieszyna, będzie miejscem, gdzie będziemy mogli się spotykać na nabożeństwach, ale także na różnego rodzaju wydarzeniach kulturalnych. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego x.pl Marta Szymik.